Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać kilka rzeczy, mam nadzieję, że ciekawych. Mam nadzieję, że coś ciekawego Wam się spodoba. Będą to moi ulubieńcy niekosmetyczni. Także jeżeli jesteście ciekawi co to takiego, to zapraszam do oglądania dalej. Po pierwsze chciałabym Wam polecić kanał telewizyjny Kuchnia Plus. Jest to kanał, no jak sama nazwa wskazuje, z programami kulinarnymi. Ja bardzo takie lubię, dlatego też taki kanał polecam. Jakoś, nie wiem, uwielbiam oglądać takie programy przed snem, to mnie uspokaja i tak jakoś, wiecie, poprawia mi nawet humor. Bardzo lubię oglądać takie programy. Właśnie tam są i takie programy, w których mogę podłapać pomysł na obiad na co dzień, a są też takie rzeczy, no, gdzie gotują po prostu dania dla mnie jakieś takie z kosmosu, których bym chyba nawet nie spróbowała. Ale po prostu lubię bardzo oglądać ten kanał, bardzo jestem ciekawa, zawsze coś tam nowego, ciekawego wymyślam, także bardzo fajny. Chyba po prostu, nawet jeśli nie macie tego kanału, to po prostu myślę, że jakikolwiek kulinarny kanał będzie super. Teraz pokażę Wam herbatę. Jest to herbata z firmy PG Tips. Z tego co wiem, ta firma nie jest dostępna w Polsce, ale jeżeli macie rodzinę w Wielkiej Brytanii, no to na pewno będą mogli Wam przysłać. Albo znalazłam też na stronie, wkleję Wam link na dole, herbatę, która jest właśnie z tej firmy, też jest zielona i też jest o smaku malinowym, ale opakowanie troszkę inaczej wygląda, także nie wiem, no ale jak ta sama firma i ten sam smak, no to chyba to jest to samo. Także link będzie na dole. No i właśnie tak jak mówiłam, jest to herbata zielona o smaku malinowym, tak wygląda opakowanie. Jest to herbata w piramidkach, bardzo dobra, w smaku naprawdę chyba... Wszystkie osoby, które były u mnie w domu, miały ochotę jej spróbować i chyba wszystkim smakowała, także no bardzo Wam polecam, jeżeli tylko macie okazję gdzieś spróbować, to bardzo dobra herbata. Kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić, jest to aplikacja. Aplikacja nazywa się Duolingo i nazwę też napiszę Wam na dole, żebyście po prostu mogli sobie sprawdzić, jeśli będziecie zaciekawieni. Jest to aplikacja, dzięki której można uczyć się języków. Jest ona darmowa. No i polega ona na tym, że macie tam różne zdania do przetłumaczenia, słówka pojedyncze też, nawet jest taka opcja, w której się mówi, wiecie, że pani mówi jakieś zdanie w tym języku, którego się uczycie i Wy później sami musicie je powtórzyć i oni tam sprawdzają, w sensie, wiecie, ta aplikacja po prostu sprawdza, czy to powiedzieliście dobrze, czy źle. No i można uczyć się z języka polskiego na angielski. Wiecie, z polskiego będziecie tłumaczyć na angielski albo z angielskiego na polski, tam różnie, zależy jakie akurat macie zadanie. A innych języków można się uczyć tylko z angielskiego, czyli na przykład hiszpańskiego, jeśli chcecie się nauczyć, no to musicie znać angielski. Ale no jeżeli znacie angielski, no to aplikacja bardzo fajna, wielu języków można się tam nauczyć, chociażby podstaw, no bo raczej nie sądzę, żeby to, wiecie, było, żebyście dzięki aplikacji byli w stanie nauczyć się jakoś perfekcyjnie języka, ale na pewno takie podstawy podłapać, bardzo fajna jest ta aplikacja, szczególnie, że właśnie tam jest lektor, tak? Tam pani na przykład mówi jakieś zdanie i Wy możecie powtarzać po niej, słyszycie wymowę, także bardzo fajna aplikacja, super, ja się uczę na niej francuskiego, hiszpańskiego no i angielski też ćwiczę tam. Także jeżeli nigdy nie próbowaliście, to możecie sobie zainstalować, ona jest darmowa, także nie będziecie płacić, a można się, wiecie, powtarzać sobie jakieś słówka, uczyć się może czegoś nowego zupełnie od podstaw, także sprawdźcie. Tak wygląda ta aplikacja, kiedy ją zainstalujecie. No i Wy musicie kliknąć Get Started albo będziecie mieć Zacznij chyba. No a ja klikam tutaj, że już mam konto. No i tutaj trzeba się zalogować. To jest mój nick i na tej aplikacji też można śledzić swoich znajomych. Wiecie, tam komentować albo lajkować im swoje postępy, bo to będzie się wyświetlało u Was jako powiadomienie, tak, że Wasz znajomy osiągnął nowy poziom. Także jeżeli bylibyście kiedyś ciekawi, to możecie sobie wejść tam do mnie na profil i sobie pooglądać, co tam ciekawego robię. No i ja się teraz zaloguję. I tak wygląda ta aplikacja. Tutaj macie pokazane, ile dni z rzędu chodzicie, więc to powinno motywować, tak, wiecie, bo każdy chce osiągnąć jak najlepszy wynik. Tematy złote to są tematy, których jesteśmy już w pełni nauczeni. Ich poziom czasem spada, no i wtedy po prostu trzeba zrobić powtórkę. Już Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tak jak na przykład tutaj mam. Widzicie, te tematy Nie mają już cyferki obok takich, o. Tych tematów jeszcze się nie uczyłam. A te już nie mają tych cyferek, czyli ich już się uczyłam, ale poziom ich spada, ponieważ dawno już nie powtarzałam. No i to tutaj, żeby wzmocnić, wchodzę sobie w ten temat. I widzicie, pierwsza rzecz, to opcja nauki jest taka. Pani mówi I jump i ja muszę to napisać. Teraz pani powiedziała po angielsku i ja to przetłumaczę na polski. A to jest ta ciekawa opcja, o której też mówiłam, że można też mówić. I tutaj to wygląda tak. They scored a goal. I teraz kontynuuj. No i teraz... No i jak widzicie, tutaj się pokazuje, ile już z rzędu dobrze odpowiedzieliście. Jeżeli to całe załaduje się do pełna, no to macie powtórzony temat. No i tak wyglądają wszystkie tutaj zadania. Pokażę Wam jeszcze tylko, że tutaj właśnie, tak jak mówiłam, z polskiego można się uczyć tylko angielskiego, ale jak klikniecie sobie tutaj z boku dodaj kursy, to jeżeli mówicie po angielsku, możecie się uczyć większej ilości języków. No i ja na przykład uczę się też, pokażę Wam, uczę się też hiszpańskiego, jak widzicie, i uczę się też francuskiego. No ładuj się. No i tak to wygląda. Także aplikacja bardzo fajna. Polecam sprawdzić. Kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić, to woski. Woski z firmy Kringle. Tak wyglądają, są w takich plastikowych opakowaniach. I po pierwsze, moim zdaniem jaką przewagę mają nad woskami z Yankee Candle, to jest opakowanie. Po prostu, wiecie, można je otworzyć, wyjąć wosk i zamknąć. I nic Wam się nigdzie nie rozsypuje, zapach się nie ulatnia, wszystko jest, wiecie, ładnie zamknięte w ładnym opakowaniu. A no niestety Yankee Candle, wiecie, są w tych folijkach i no jak już raz użyjecie, no to to opakowanie jest rozwalone. No i albo musicie chować sami do jakichś woreczków, pudełeczek, no albo to po prostu leży otwarte i jeszcze się kruszy, rozsypuje. Także no to jest znacznie wygodniejsze. Dodatkowo jest duży wybór zapachów. Te woski są naprawdę duże, bo nie wiem jaka to jest pojemność, ale... No zresztą widzicie, że no tego wosku nie ma, to jest jedno użycie. Ja ten kawałek, którego tutaj nie ma, zapaliłam, nie wiem, może na 5 minut i w całym domu bardzo mocno pachniało. Także super ten. Ja za taki jeden wosk zapłaciłam 12 albo 12,50, coś takiego, na takim stoisku, w którym pani sprzedaje jakieś tam naturalne mydło, naturalne balsamy do ciała, coś takiego. Także możecie poszukać u siebie, czy coś takiego gdzieś macie. A jak nie, no to po prostu są dostępne na internecie. No i ja akurat tutaj użyłam Coconut Wood, bardzo ładny zapach. Nie jest taki słodki, mega typowo kokosowy. Coś zupełnie innego, ale też ciekawy zapach. Mam Coconut Pineapple, czyli pina colada. I mam też cynamon, który powiem Wam, że jak wącham, to kojarzy mi się z kolą. Także, ale też bardzo ładnie pachnie. Mamy tutaj też Branded Pumpkin, takie typowo ciepłe zapachy na zimę. I ostatnie to jest Baker's Vanilla i to na pewno będę do zapachu tego będę wracać i będę go kupować, jak tylko mi się skończy. No i bardzo polecam Wam te woski, mega wygodne i nie są też jakoś bardzo drogie, wydajne, super. Kolejna rzecz, której Wam tutaj nie pokażę, ale pokazywałam Wam już i w holu z ubraniami. I też jeżeli jesteście ciekawi, to możecie na moim Instagramie sprawdzić, zawsze link jest w opisie. Są to po prostu ubrania z jokerem. Wiem, że może ta moda nie jest jakaś aktualna, mega, nie zaczęło się to tydzień temu, ale ja jakoś tak nigdy nie jestem taka, że jest coś modne, no to lecę i kupuję, więc do mnie tak jakby to wszystko dotarło troszkę później. No i dlatego też ja teraz mam taką jakby fazę na to, bardzo mi się podobają, tylko że w ubraniach. Ja nie noszę nigdy takich, wiecie, jakichś sznurówek na szyi, ani nic takiego. Ja raczej właśnie wolę przy bluzkach. No i tak jak Wam pokazywałam w ostatnim holu z ubraniami był, kupiłam sobie dwie sukienki i jedną bluzkę, taką już wcześniej miałam też jedną bluzkę. Są zdjęcia na Instagramie, także jeżeli właśnie jesteście ciekawi jak to wygląda, no to zapraszam. Bardzo lubię właśnie taki ciekawy element, po prostu moim zdaniem oryginalnie to wygląda, także spoko. Kolejna rzecz to mleko i nie odkrywam tutaj Ameryki, nie jestem pierwszą osobą, która używa takiego mleka. Tutaj mam mleko Alpro, soja o smaku waniliowym, jest to mleko sojowe. I ja nie jestem weganką ani wegetarianką, używam mleka od krowy, ale po prostu to mleko bardzo lubię do kawy. Ja zawsze sobie robię kawę rozpuszczalną, do połowy kubeczka nalewam sobie wody. Później większość wlewam takie mleko zwykłe od krowy, a później dolewam sobie troszkę tego, żeby po prostu kawa złapała waniliowy smak i tyle. Ja tego używam po prostu dla smaku waniliowego. Bardzo taki lubię, bardzo mi smakuje właśnie kawa z odrobiną tego mleka i tyle. Używam go właśnie tylko do kawy. Bardzo mi wtedy smakuje, jest taka, wiecie, ma taki smaczek, także jeżeli nigdy nie próbowaliście, to możecie spróbować. I ja lubię najbardziej to mleko, bo próbowałam też mleko z Biedronki, próbowałam też w takim, wiecie, zawsze są te rzeczy na przykład w dziale ze zdrową żywnością i próbowałam też innych, ale niekoniecznie mi smakują, także to najbardziej lubię i jeżeli lubicie, wiecie, jakieś kawy smakowe, to możecie sobie spróbować tego. I ostatnia rzecz, którą będę polecać pewnie w nieskończoność, bo nigdy chyba nie minie mi zachwyt tym urządzeniem, jest to Kindle. Na pewno już słyszeliście, tak przynajmniej mi się wydaje. Kindle to jest czytnik do e-booków. Ja uwielbiam. Ja bardzo lubię czytać, ale od kiedy właśnie mam Kindle, to na pewno czytam dużo więcej i dużo częściej, ponieważ, no wiecie, nie muszę nosić książek ze sobą. Na pewno wiecie, jak to jest z torebką kobiety. Zawsze jest ciężka, zawsze w niej jest za dużo rzeczy, chociaż wydaje mi się zawsze, że wszystko jest potrzebne. No ale gdybym miała tam wkładać jeszcze książkę, na przykład taką, która ma 600 stron, no to myślę, że no na pewno rzadziej bym czytała, bo nie chciałoby mi się tego wszystkiego nosić. A tutaj aktualnie mam wgranych, już Wam powiem. Zaraz Wam powiem, ile mam tutaj wgranych książek. Mam tutaj między innymi wgrane wszystkie części Gry o Tron. No a podejrzewam, że zdajecie sobie sprawę, albo gdzieś kojarzycie może z internetu chociażby, jaka gruba jest ta książka. No większość z tych książek jest mniej więcej taka, więc na pewno są ciężkie, także no, ciężko byłoby nosić mi na przykład, tak jak tutaj mam teraz wgranych 29 książek, no to wiecie, to myślę, że do żadnej torebki z moich by się to wszystko nie zmieściło, a Kindle jest malutki, leciutki i mam tutaj właśnie wszystkie te książki, czytam, którą akurat chcę, na którą mam akurat ochotę i zawsze wszystko mam przy sobie. No oczywiście nie jest to urządzenie, które kosztuje 50 zł, ale myślę, że jeżeli lubicie czytać i przydałoby Wam się coś takiego, to zawsze możecie wspomnieć, nie wiem, przyjaciółce, komuś z rodziny, że chcielibyście coś takiego i myślę, że zapamiętają to i wiecie, gdzieś tam kiedyś na jakąś okazję Wam kupią. I to już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać w tym filmie, w tych ulubieńcach. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że wyłapaliście coś ciekawego. Jeżeli Wy macie jakichś ulubieńców ciekawych, właśnie niekosmetycznych, których bardzo lubicie, a coś może czego nie znam, czego tu nie pokazałam, no to chętnie przeczytam, napiszcie w komentarzu. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się podobał. I do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!